nasze rozmowy, naszą relację odbyszcza. Zobaczcie, tak wygląda wsparcie. Od ulicy Żurawiej, bo tu jest wejście do sądu, za chwilę wyjdzie Zbyszek i porozmawiamy sobie z nim, z jego mecenasem, a również z osobami wspierającymi. Jest Lodzia, jest Stasia, jest przy okazji Ania. W zupełnie innej sprawie Ania pozywała policję za Szumowinnego, za to, że była zatrzymana na 48 godzin tylko i wyłącznie za wieszanie plakatów na przystankach autobusowych. Dzisiaj w tym budynku sądu spodziewamy się również kuriozalnych rozpraw w trybie 24-godzinnym po wczorajszej i nocnej akcji, ale to jest zupełnie inny temat, inna sprawa. Mamy informację, że w ciągu najbliższych 2 godzin nic się nie będzie działo, chociaż władze, obawiając się pikiet wsparcia, starają się dezinformować. Bardzo się czuję tu zaopiekowana, bo nie wiem, Andrzeju, czy pokazałeś, schowani za budynkiem. Tak, właśnie o tym mówię. W pełnym uzbrojeniu, szuka. Składnica harcerska. Za składnicą harcerską podobno też. Po prostu jesteśmy zaopiekowani. Przez policję. Tak, trzymać! Czekamy na Zbyszka. Zbyszek Komosa, który znany jest ze swoich wystąpień przeciwko faszyzmowi, przeciwko rodzącemu się, rozwijającemu się faszyzmowi w Polsce. Zbyszek Komosa jest człowiekiem, którego władze szykanują. Te szykany to oczywiście wynoszenie z miejsc, w których Zbyszek odbywa swoje manifestacje. To również sprawa sądowa pod kuriozalnym pretekstem, że wieniec złożony pod pomnikiem Smoleńskim, wieniec złożony przez Zbyszka, obraża ten pomnik. Jest i babcia Kasia z nami, tak jak mówiłem, Lodzia, babcia Kasia. Babcia Kasia, która w zasadzie już z urzędu jest szykanowana przez policję za każdym razem, gdy pojawia się na ulicy. No i oczywiście, tak jak już tutaj wspomniała Stasia, nagle się okazuje, że przed sądem jest więcej policji. Gdzieś tam Zbyszek umknął, panie mecenasie? Nie, on do toalety poszedł. Aha. Karol jeszcze raz postępowanie przeprowadzić. A w niektórych sytuacjach jest, że jest sprawa zakończona definitywnie. Ty się jeszcze wiedziesz, bo Ewy zdjęli z kopka już po wyroku do innego papieru. Taka jest zasada, ja już się niczemu nie zdziwię. Czekamy na Zbyszka. Za chwilę powinien się tutaj już pojawić. A wtedy poprosimy, aby opowiedział, co dzisiaj działo się w sądzie. O, już, nie, to już to nie on jest. Myślałem, że to on, ale to nie on. No oczywiście,
i oczywiście policjanci wyglądający zza węgła. Co tu się dzieje? Kasiu, czy to z twojego powodu policja tak licznie dzisiaj się stawiła tutaj przed sądem? Nie przypuszczam, bo nie zapowiadałam się przecież, Andrzej. No, czy możesz, czy, czekając na Zbyszka, czy możesz powiedzieć, co się wczoraj działo w dużym skrócie? Wczoraj z policji wyszła prawdziwa bestia, ze wszystkich tych policjantów. Na każdym etapie naszego bardzo spokojnego, pokojowego, nawet może niezbyt wesołego, bo temat naszego protestu nie był wesoły, ale spokojny jak każdy pokojowy protest w postaci najpierw pikiety, później spaceru bardzo intensywnego. I nie wiem, co w to bydło wstąpiło. Zamienili się po prostu w bestie. Traktowali nas straszliwie i tak naprawdę zupełnie bez powodu. Czy odnosisz wrażenie, że polowano na ciebie? Nie, nie odnoszę takiego wrażenia. Tak mówi Jerry, tak twierdzi Jerry, ale ja nie odnoszę takiego wrażenia. Nas tam było tak dużo i mnóstwo osób już przez policję przecież posponowanych, fatalnie traktowanych, że nie przypuszczam. Kasiu, jesteś symbolem. Młodzież za tobą jest gotowa pójść w ogień. Jak to się robi? Samo z siebie wyszło jakoś. Może moja wielka życzliwość w ogóle do ludzi. Ja lubię ludzi mimo wszystko, a młodym zawsze okazywałam pewien szacunek i sam fakt to, że nie dołączali do nas przez te minione lata mimo naszych próśb, to nie odbierała mi to nadziei, że młodzież wyjdzie na ulicę. No i tak się stało i to jest wspaniałe. Słuchaj, niedawno, kilka dni temu próbowałaś malować krzyże na placu Piłsudskiego. Nie, policja próbowałam. Nawet malowałaś. Ale policja przerwała to. Policja ci uniemożliwiła. Jak możesz to skomentować w sytuacji, kiedy wiemy, że krzyże były stawiane w sposób, nazwijmy to, pozaprawny, zarówno w Oświęcimiu, zarówno na terenie Pałacu Prezydenckiego, a tobie uniemożliwiono? Ja tego nie umiem skomentować, ponieważ krzyż jest w naszej kulturze generalnie chrześcijańskiej pewnym symbolem. I ty jesteś osobą wierzącą. Jestem już osobą wierzącą, jak najbardziej, katoliczką. I krzyż zawsze miał duże dla mnie znaczenie, a pamiętamy, jak jest traktowany właśnie od czasu wypadku samolotowego pod Smoleńskiem. I zawsze jednak uważałam, że symbol krzyża, wszystko jedno czym, czy zdrwa drewienka, czy węgiel, czy kreda, nie można tego traktować jak przyczynę do popełnienia, uznanie za popełnienie przestępstwa. Deptać, czyż oni deptali te krzyże, później zmywali. Czym się różniło od krzyży smoleńskich, rozstawionych po całej Polsce? Ja tego nie rozumiem, tym bardziej, że upamiętnialiśmy nieżyjących, zmarłych na COVID i na inne choroby ludzi. I tu od 11 lat jest szaleństwo wokół jednego tupolewa, a wtedy chyba dzień wcześniej czy dwa spadło 10 tupolewów jednego dnia. I to jest właśnie symbol naszych czasów. Ile? 606 było w sobotę, 58 ponad tysięcy ofiar rządów, tego nierządu w zakresie medycyny. Kasiu, no my wiemy, dlaczego to robisz, dlaczego nie zgadzasz się w ten sposób wyrażasz swój bunt, swój protest przeciwko temu, co się tutaj dzieje. Jaki stąd może być wniosek czy wskazówka dla ludzi, którzy siedzą przed komputerem? Czy oni też powinni wziąć kawałek kredy węgla i namalować krzyż?
nie, znaczy niekoniecznie wyjść z węglem i malować krzyż, powinni ludzie wyjść na ulicę i pokazać to, że się nie zgadzają na taką Polskę, jaką nam od 5,5 roku buduje, czy raczej niszczy ten rząd. Można działać w przeróżny sposób, ale trzeba, trzeba działać, bo inaczej nie pozbędziemy się tych bandytów. I to, że jest nas mało, no trudno, ja rozumiem, jest COVID, dużo nas są osoby starsze, ale każdy, kto może w jakikolwiek sposób działać na rzecz pozbycia się i ukarania bardzo solidnego, obecnego nierządu, każdy powinien działać, jak potrafi, jak może. Kasiu, ciebie policja poturbowała nieraz, być może jeszcze przed tobą dalsze brutalne działania. Ty się pewnie trochę boisz, ale nie ustąpisz. Ja się już nie boję. Od pewnego momentu przestałam się bać, ale nie ustąpię na pewno. Chyba, że mnie zabiją. Dziękuję ci serdecznie. Jest z nami oprócz Kasi dzielnej. Jestem ja. Jest Stasia, nie mniej dzielna, nie mniej waleczna. Nie, ja jestem Judasz. Ty jesteś, dlaczego jesteś Judasz? Tak padło określenie. To kto tak cię nazwał? Nie powiem. No dobrze. Ja robię głupio. Wróćmy do ostatnich wydarzeń z Placu Piłsudskiego, który został przez polityków partii rządzącej zawłaszczony pozaprawnie. Zajmali nam plac. I do tego, co żeście robili ostatnią rocznicę smoleńską, w sobotę, tak. Czyli do krzyży upamiętniających COVID, ofiary COVID-u. Tak. To znaczy tak, postanowiliśmy, bo wszyscy się przyzwyczaili, że Lotna zawsze bierze udział w kontrze do obchodów miesięcznicy. Tym razem, ponieważ to nie była stricte miesięcznica, tylko rocznica, postanowiliśmy nie brać udziału rano w tych wydarzeniach, żeby nie było, że przeszkadzamy w obchodzeniu rocznicy. Poza tym, ponieważ to była rocznica, uważaliśmy, że być może władza wpuści na plac nie tylko swoich zwolenników, wyznawców religii smoleńskiej i tak dalej, tylko że na plac będzie mógł wejść każdy i położyć na przykład kwiaty przy tych słynnych schodach. Niestety tak się nie stało. Schody zostały 2 dni wcześniej obarierkowane i praktycznie rzecz biorąc pod schody mogli podejść tylko zwolennicy PiS-u. Natomiast my mieliśmy już zaplanowane wcześniej, że przyjdziemy sobie po południu i upamiętnimy ofiary COVID-u i pokażemy społeczeństwu, jaki jest rozmiar tej tragedii, o której się nie mówi, ona gdzieś tam ucieka. Dlatego inspiracją do rysowania krzyży było to, że w Pradze Czeskiej, na głównym placu, za zgodą władz narysowano 35 tysięcy krzyży, czyli tyle, ile tam było ofiar COVID-u. No niestety Warszawa to nie Praga czeska. Mamy prawie dwa razy tyle. Mamy po pierwsze 2 razy tyle ofiar, ale tu w Warszawie plac, nasze narysowane przez nas krzyże, znaczy po pierwsze nie pozwolono nam narysować tych krzyży tyle, ile jest ofiar, bo natychmiast zareagowała policja, uznając nas za zbójów i tak dalej. Wszyscy zostaliśmy spisani, wszyscy mamy zarzuty niszczenia mienia, to się nazywa. I praktycznie rzecz biorąc, Kasia została brutalnie potraktowana, nie wiadomo dlaczego, było nas sporo osób. I praktycznie rzecz biorąc, największe moje zdziwienie wzbudziło to, jak ja wieczorem, w nocy w zasadzie, zobaczyłam czyjąś transmisję na Facebooku, jak służby miejskie
zmywają krzyże z placu Piłsudskiego. Wrócimy jeszcze do tego tematu. W tej chwili pojawił się Zbyszek Komosa, który dzisiaj był przez, ja się nie boję tego słowa, przez polityczną prokuraturę doprowadzony przed sąd. Za co, Zbyszku? Za składanie niegodziwego wieńca pod Konikiem Smoleńskim. Czyli twój wieniec jest niegodziwy, ich krzyże są niegodziwe, a czyje są godziwe? Partyjne. Straszne to jest. Opowiedz, co się działo dzisiaj na sali sądowej. O Boże. Aż tyle się działo? Znaczy, co się działo? No, złożyłem zeznania. Tak. Wyjaśnienia. Tak. Żeby tutaj mój adwokat się nie czepiał o formalności. Już się nauczyłem, że to są... Zaraz pana mecenasa dopytamy tutaj o stronę prawną precyzyjną. Wyjaśnienia. Opisałem jakby całą historię, dlaczego to robię. Od kiedy to robię. Czyli tak naprawdę w skrócie opisałem ostatnie 3 lata pod pomnikiem smoleńskim. Przypomnijmy naszym widzom, każdą rocznicę katastrofy smoleńskiej, 10. Każdą miesięcznicę. Miesięcznicy, przepraszam. Jesteś pod pomnikiem smoleńskim, pod tymi sławnymi schodami, ze swoim wieńcem, którym chcesz upamiętnić ofiary katastrofy. Tak. I za to prokuratura dzisiaj podstawiła ciebie przed sądem. Tak, dokładnie. Co ci grozi? Co prokuratura by chciała w formie kary dla ciebie? Czy to zostało powiedziane? Nie, to jeszcze nie zostało Czy prokurator był na sali? Był. Czy możemy podać nazwisko prokuratora? Możemy. To bardzo proszę. Żeby nie przekręcić. No to tu masz swoje dokumenty. Coś nam spadło. Masz swoje dokumenty, będziemy precyzyjni. Natomiast muszą się wszyscy funkcjonariusze tej władzy nauczyć, że ich nazwiska będą upubliczniane. Nie zostaną zapomniane. Każdy, kto się sprzeniewierzy prawu na rzecz partyjnych poleceń, będzie zapamiętany i będzie rozliczony. Prokurator Marcin Przestrzelski. Powiedz jeszcze, bo to jest też ciekawa sprawa. Ja widziałem, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, widziałem, że pierwotnie prowadzący sprawę prokurator nie zdecydował się oskarżać ciebie. Skąd ja to znam zresztą? Tak, rzeczywiście tak było. Przeglądając akta sprawy, przygotowując się do rozprawy, trafiliśmy z adwokatem na akt oskarżenia, który wystosowała policja, chyba z urzędu, z artykułu 261 kodeksu karnego, czyli znieważenie pomnika. Przeglądając te akta, zobaczyliśmy, że akt oskarżenia jest przekreślony i pani prokurator Agnieszka Bortkiewicz, która zajmowała się tą sprawą od samego początku i zbierała jakby materiał do tego zarzutu, przekreśliła ten akt oskarżenia, napisała nie zatwierdzam, po czym to podpisała i podbiła swoją pieczęcią. Ale według niej akt oskarżenia nie miał sensu. Panią prokurator odsunięto od sprawy, dostał ją nowy prokurator. Dzisiaj stąd ta sprawa. Złożyłeś zeznania. Jeszcze przypomnij, co ci grozi, czego prokurator żąda, czy wiesz już? Prokurator nie wystosował oczekiwań swoich co do ukarania mnie. Powołuje się tylko na artykuł 261. I na razie tego się trzyma bez rozszerzenia tego tematu. Jak ta sprawa wygląda? Złożyłeś zeznania i co dalej? Zarówno prokurator, jak i mój obrońca poprosili o przesłuchanie świadków. Okej. Okay. I bodajże 17 czerwca i 25 czerwca, nie wiem czy dobrze mówię, są planowane przesłuchania świadków. Rozbite jest to na 2 dni, bo sprawa dotyczy 3 miesięcy, lutego, marca i kwietnia. I w każdym z tych miesięcy po prostu byli inni świadkowie, którzy widzieli, jak te wieńce składam. Może poczekajmy chwilę. No właśnie, bo tutaj mamy zagłuszającą nas śmieciarkę. To prowokacja. To jest prowokacja.
w ulicy jednokierunkowej nagle się pojawiła śmieciarka. Żartujemy oczywiście. Co jeszcze? Czy to jest wszystko, co dzisiaj się działo na sali sądowej? Ty opowiedziałeś swoją... Tak, główną częścią rozprawy były moje wyjaśnienia, które tak naprawdę zajęły cały czas poświęcony na rozprawę. Reszta to formalności i tak naprawdę tyle. Czy prokurator zadawał ci jakieś pytania, czy... Tak, zadawał. Odpowiadałeś na nie? Odpowiadałem. Mhm. Można je zobaczyć na relacji. No tak, tak, tak. My nie byliśmy akurat, ale nie będę się powtarzał. Rozumiem. Chodzi o to, że próbował dociekać kwestii, ile osób upamiętnia pomnik, a ile upamiętniam ja. Ja upamiętniam wszystkie, tylko że według mnie nie wszystkie były ofiarami. Jasne, masz prawo do tego. Poprosimy pana mecenasa, który broni ciebie już nie po raz pierwszy w tej sprawie. W tej sprawie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy w ogóle, a w tej sprawie po raz pierwszy, bo dzisiaj się proces zaczął. Panie mecenasie, czy często się zdarza, że władze, które chcą kogoś postawić przed sądem, tak powiedzmy sobie dyskusyjnych okolicznościach, szukają takiego oskarżyciela, takiego prokuratora, który to zrobi? Czy często się zdarzają zmiany prokuratorów? No, w ostatnich czasach mam wrażenie, jak śledzę doniesienia prasowe, że coraz częściej. Mhm. Oj, przepraszam mocniej. Na razie może odwróćmy się w tą stronę, bo my łapiemy dźwięk tej nieszczęsnej śmieciarki. Odwróćmy się w tą stronę, zawsze będzie ten mikrofon mniej łapał. Czyli wróćmy... Natomiast chcę podkreślić, że jest grupa prokuratorów, którzy się sprzeciwiają temu, co się dzieje i stanowczo również temu protestują, za co są niejednokrotnie surowo traktowani przez władzę ostatnimi czasy z zsyłkami w odległe miejsca kraju. Także wszystko zależy od konkretnego człowieka często, który jest skłonny iść na, jak to się mówi, zgniłe kompromisy, albo potrafi się trzymać swoich zasad. Także tak bym Wróćmy do dzisiejszej rozprawy. Czy spotkał się pan kiedykolwiek w swojej praktyce prawnej z czymś takim, że dla celów politycznych stwierdza się, że wieniec może obrażać pomnik? Ja jestem zbulwersowany w ogóle tą sytuacją, to trudno w ogóle znaleźć słowa właściwie opisujące. Jest to dla mnie pierwsza sprawa konkretnie wieńca, w której bronię. I na tyle, na ile śledzę doniesienia prasowe, chyba pierwsza tego typu sprawa w Polsce. Żeby znieważenie pomnika, czy też upamiętnienia za pomocą wieńca ktokolwiek komuś zarzuca. Plac Piłsudskiego jest zawłaszczony politycznie przez partię rządzącą. Tego dnia uniemożliwia się obywatelom korzystanie, to jest centralne miejsce Warszawy. Czy jest możliwe pociągnięcie do jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej osób winnych tego stanu dzisiaj? Temat statusu placu to jest kwestia, która wymaga szerszego wyjaśnienia, bo przypomnijmy, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie podjęła koniecznej uchwały o umiejscowieniu jakiegokolwiek pomnika w tamtym miejscu. I wobec niemożliwości podjęcia takiej uchwały większość rządowa przejęła plac na cele wojskowe. Więc czy to są decyzje, które się mieszczą w kompetencjach, czy mają na celu
obejście prawa budowlanego o umiejscowieniu pomników, no to będzie kwestia również warta analizy. Panie mecenasie, wracając do sprawy tej konkretnej zwyżka Komosy, co jeszcze można by tutaj naszym widzom dopowiedzieć, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy? No ja chcę tylko powiedzieć, że dla mnie sprawa ma wymiar symboliczny, dlatego, bo tyle mówimy obecnie o wolności słowa i to wszystkie strony politycznego sporu o tej wolności słowa mówią. Natomiast probierzem tej wolności słowa są właśnie takie sprawy jak ta. I pokazuje ta sprawa doskonale, że wolność słowa to jest dla swoich, jeżeli głosimy prawomyślne poglądy, a jeżeli ktoś głosi poglądy, z którymi aktualna większość rządowa się nie zgadza, to taka osoba naraża się na konsekwencje, na nawet ściganie karne. My, jeżeli chodzi o te opinie historyczne, które mają uzewnętrznienie na wieńcu, będziemy chcieli w ramach tego procesu dowieść, że te opinie znajdują potwierdzenie w konkretnych zdarzeniach, w konkretnych dowodach. Postaramy się tego dowieść, zobaczymy, czy władza jest skłonna w ogóle uczynić zadość prawu do obrony w tym względzie, czy nie. Natomiast ja, obserwując to, że zdarzenia, nawet bliskie historyczne, są zakłamywane świadomie, są przemilczane, są przeinaczane, to mogę powiedzieć, że jeżeli z wolnością słowa będzie tak, jak właśnie w tej sprawie, to w roku 2084 osoby takie jak Zbigniew Komosa będą w Polsce karane za myślozbrodnię. Także to jest mój komentarz do tej sytuacji. Bardzo przygnębiające, ale niestety rzeczywistość dzisiejsza nie jest wesoła. Co dalej w sprawie tego oskarżenia Zbyszka? Spotykamy się w czerwcu. Sąd wezwie świadków z miejsca zdarzenia, funkcjonariuszy, którzy interweniowali w związku ze złożeniem wieńca. Sąd zezwala na prowadzenie transmisji, nagrywania, więc na pewno będziemy obserwować ten proces i będziemy naszym widzom to relacjonować. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Kończymy relację. Tu jest jeszcze grupa dzielna z Karolem, którzy codziennie przypominają. Codziennie, Karol? Co przypominacie? Krzyknij swoje. Karolu, a teraz zrób to troszkę ciszej, bo zatkało nam system i widzowie nic nie usłyszeli, bo było za głośno. TVP łże. My nie łżemy, my mówimy prawdę. W związku z czym Stasia, której nie pozwolono przy pomocy krzyża upamiętnić ofiar covidowych, których jest dziennie mniej więcej kilka razy tyle, co w Tupolewie. Tak, kilka Tupolewów dziennie. Ale któraś z dziennikarek, już nie pamiętam, która, bardzo się, że tak powiem, powiedziała, że... wypadło ci coś? Powiedziała, że to... jakoś w każdym razie, że ją to... Może nie oburzyło, ale zniesmaczyło porównanie tych ofiar COVID-u, przeliczenie ofiar COVID-u na ilości tu polewy. Coś strasznego. Tak, i pani chyba Sariusz Wolska też była tym zniesmaczona. Czyli co, nie tylko ich ból jest większy niż nasz, tak, ich strach jest większy niż nasz. Ale nie można tego używać tu polew do przeliczenia. Te ofiary są chyba gorsze. A pamiętasz te haniebne pomniki z Tupolewem? To można. To można zrobić, tak, tak. Ogon Tupolewa i Kaczyński w bandażach, to już natomiast, jest tak, smaczne. Natomiast jedno, co mnie, bo Zbyszek nie powiedział i pan mecenas nie powiedział. Tak. W kontekście wolności słowa, w kontekście
stosowania prawa. Zbyszek przywołał u siebie w oświadczeniu kwestię wieszania portretów europosłów pod pomnikiem Korfantego w Katowicach, tak? I tam prokuratura... Na Szubienicach, tak. Tam prokuratura wielokrotnie umorzyła to postępowanie jako nieszkodliwe społecznie. Natomiast bardzo szkodliwe społecznie jest składanie wieńca pod Schodami Smoleńskimi przez Zbyszka. Przez Zbyszka w imieniu obywateli. Bo ja mam takie odczucie, że Zbyszek składa to również w moim imieniu. Czy to nie jest tak, jak w tym powiedzeniu, przepraszam za brutalność, ale co wolno wojewodzie, to nie tobie, smradzie? Dokładnie tak. Czy ta władza wyznaje taką? Taką zasadę, to jest ich państwo, to już w tej chwili nie jest Polska. Wszystkich Polaków to jest Polska PiSu. I wszyscy, którzy się nie zgadzają z tym, co mówi PiS, to nie są Polakami. Nie są patriotami. Najbardziej przykre w ostatnich dniach zdarzenie to, kiedy w sobotę zabierali Kasię do samochodu policyjnego. Ładnie mówię, prawda? Mówisz to w sposób bardzo grzeczny i dyplomatyczny, tak? A to była po prostu brutalna szarpanina. Tak. Więc kiedy Kasię zabierali, jeden z uczestników procesji smoleńskiej, bo nam się tam zbiegło nasze wydarzenie z procesją smoleńską. I kiedy zabierali Kasię, jeden z uczestników procesji smoleńskiej, starszy pan, rzucił w przestrzeń do Wisły z nią. To jest obraz. Po wyjściu ta procesja smoleńska jest ewidentnie w wymiarze katolickim, wymiarze modlitewnym. Katolickim w towarzystwie księdza z modlitwami, tak. A ksiądz to słyszał i nie upomniał tego. Mało, ja wziąłem tego błądzącego barana. Ja wziąłem pszczekaczkę do ręki i zwróciłam się wprost do tego księdza. Proszę księdza, czy pomodlił się ksiądz za ofiary COVID-u? Ja, katoliczka, o to proszę. Trzy razy to powtórzyłam, nie było odzewu. Także to tak to smutne, wygląda. Smutne, kiedy religia jest angażowana do celów politycznych. To jest tym bardziej smutne. Natomiast w niedzielę z kolei, w czasie tego wydarzenia, jak przyszła młodzież kontynuować naszą akcję, to z kolei stało małżeństwo, młode w sumie, tak? I pani małżonka rzuciła tekstem, też w czasie, kiedy Kasię zgarniali do suki, pani małżonka rzuciła tekstem: ostrą amunicją trzeba ich potraktować. Wtrącę się. Ja też byłam w niedzielę, ale spotkałam się też z inną reakcją. Syn z ojcem na rowerze, który zwracał właśnie uwagę pani, która się tak brutalnie odzywała do Kasi. I tłumaczył dziecku, że w ten sposób nie można się zachowywać i w ten sposób nie można traktować człowieka. Można. Także są też i inni ludzie. Nie, no to ja... Oprócz tych takich właśnie, no co Stasia dała przykład, bo tego byłyśmy świadkiem, ale są też tacy, którzy rozumieją to i chcą pokazać to swoim dzieciom. Dzięki, Ewo. Wychowanie... Patriotyzm wynosi się z domu rodzinnego. Właśnie to był spacer ojca z synem. Mówię. To był spacer ojca z synem, cudnie. I ja też to wielokrotnie widzę, ale jak widzę, jak słyszę teksty do Wisły z nią, albo jak słyszę teksty, że ostrą ma amunicją ich potraktować, to młode małżeństwo podejrzewam, że mają dzieci. Czego oni uczą swoje dzieci? No. I tu nie ma co zwalać na szkołę, na różne takie. Wychowanie wynosi się z domu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, tak. Chociaż dzisiaj są smutny dzień, dzisiaj smutne to jest bardzo smutne wiadomości. Czekamy tutaj jeszcze... Ale my zawsze ze Zbyszkiem. Czekamy tutaj... Idziemy, bo się Karolnie zawiedzie. Po wczorajszych spacerach, po wczorajszym... Dziękuję bardzo. Wczorajszym spacerze, no trudno to nazwać inaczej. Są kolejne zatrzymane osoby, są kolejne przygotowywane zarzuty i tutaj mówiło się o tym, że tu w sądzie mogą być jakieś rozprawy w trybie 24-godzinnym. Czy władze zdecydują się na ten komunistyczny środek represji przeciwko
obywatelom, przeciwko patriotom. Zobaczymy. Jeżeli coś się będzie działo, to oczywiście o tym powiemy. To tyle na dziś, to tyle na ten moment. Dziękuję serdecznie za... A tutaj macha do nas jeszcze Stasia, machają pozostałe osoby. Dziękuję serdecznie za wspólne oglądanie, dziękuję za komentarze. Bardzo proszę o jak najszersze udostępnianie. No i oczywiście nieustannie zwracam uwagę na naszą zrzutkę, która bardzo nam jest potrzebna. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.